Halo, halo Mietku, halo, halo Franku, albo halo, halo Tibia. Witam serdecznie w czwartym odcinku z naszej małej seryjki dzienniczka z nowego serwera Zephyra. Moi drodzy, takiej żygawicy jak na tym serwerze to ja jeszcze nie widział. Moi drodzy, udało się zrobić, teraz jest piąty dzień, widzicie, to jest piątego dnia. Udało się tam zrobić już ten dostęp na tą katedrę, udało się zebrać delikatną ekipę, choć okazało się, że nasz RPG zaczął ekspić po nocach, przynajmniej mi i MS-owi, nie dając nic znaka, że odchodzi z Team Hunta, dał Ekowi znać. W ogóle kurwa, jakaś telenowela się z tego zrobiła, taka, że daj szefie spokój. I generalnie na naszym Eku, czyli na Pajotrku, jest piątego dnia kierowca, który mówił, że na spocie dopiero dowie się, jak się biega, ustawiał hotkeje w trakcie expa i generalnie to była mega komedia. No, moi drodzy, świecił się ten ek bardziej jak choinka w grudniowe wieczory, a ja starałem się tylko trzymać tego siocha maksymalnie, jak byłem w stanie. No i moi drodzy, żeby długo nie trzeba było czekać, aż sobie zobaczymy. Po pierwszym kółeczku, które trwało symboliczne oczywiście pół godziny, nie no wiadomo, nie pół godziny, ale no bardzo długo się to ciągnęło. Wbiliśmy 117 poziom, ciągle na medium lagach, ciągle UPC, coś mi urywa internet. Niby wybijamy te potwory, niby jest ok, ale gdzieś w powietrzu można wyczuć delikatne, wszechobecne poczucie irytacji. Nie wiem, czy to wynika z tego, że jest żygawica na spocie, czy jest żygawica z Team Huntem, czy jest żygawica wszechobecna. Ale moi drodzy, na ten moment 117 level, 76 M level, już nie na czysto, bo wiem, że ostatnio się w odcinku przejęzyczyłem. Mamy oczywiście Magma Coata, Spike Sword, jeżeli ktoś by nie wiedział, mam Spike Sworda tylko i wyłącznie dlatego, żeby wrzucić tam imbuing, no bo jeżeli mam rody, no nie wiem, jaki mógłbym teraz rod nosić, no ale tam w tych rodach chyba dopiero od Rod of Destruction mogę imbuing robić, więc... No, warto się posługiwać tym, albo Magic Swordem też się ludzie posługują. No, jest kilka alternatyw, żeby krytyki mana licza sobie wrzucić właśnie jako w broń. No i moi drodzy, okazuje się, że tak szybko idą potiony na tym 117 poziomie, że dosłownie po dwóch kółkach musimy iść walnąć refill. Jednak RPG nie taki słaby na tych huntach, jakby można było się wydawać. Jak mam być szczery, to ja modlę się, żeby wbić już ten 130 poziom tylko i wyłącznie po to, żeby mieć ultimate mana potiony i w końcu troszkę z czatem porozmawiać, bo ta interakcja, którą miałem dotychczas, jest mega słaba. Oczywiście na moje standardy streamowania. I tak na spokoju sobie w sumie dobiliśmy ten 118 poziom, ale nie trwało to zbyt długo, ponieważ chwilę po tym nasz ek się wypierdolił. Ona jest na tym, na MS-ie. Kurwa, mas res? Mas resuje. O kurwa, dawaj lota, lota, lota. No i chuj, Pajo będzie zły. No nie, 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 szkoda mi życia, powiem szczerze, nagranie we trzech na odpierdalanie takiej maniany. No i po tej sytuacji stwierdziłem, kurwa, no trzeba coś zrobić, bratku, nie? Trzeba coś zrobić, więc pójdę dobić sobie 120 level. No i śmignąłem na Isawkę, kupiłem sobie masę SD-ków i poleciałem dobijać 120 poziom. Oczywiście było tam kilka osób, było tam oczywiście ludzi, którzy sobie bili tego spota, ale sukcesywnie, Sfinks po Sfinksie, Kryptwarden po Kryptwardenie sobie to wybijaliśmy, choć muszę przyznać, że SD-ki w sumie za Tibia Coiny, dosyć droga sprawa ten spocik, ale dosłownie na półtorej refila wbiliśmy poziom 120 i na ten moment zakończyliśmy dzień piąty. Powiem wam szczerze, że to wszystko już mi się myli, bo przed chwilą mówiłem piąty dzień, ale przecież dzisiejszy dzień to jest środa, czyli tydzień od nowego serwera, czyli w sumie siódmy dzień. Czyli tamten wcześniejszy odcinek to był szósty dzień wczoraj
No i dzisiaj to mamy dzień 7. Moi drodzy, okazało się na samym początku, że jesteśmy bez RPK i bez MS-a, więc dobraliśmy innego MS-a, któremu musieliśmy zrobić na początek dostęp na tą katedrę, żeby na nią pójść. Okazało się, że MS, z którym będziemy iść, jest to ziomek, który robił nam wcześniej ogon, ponieważ ma nickname Ulany Zwierz i, choć dowodu nie widziałem, powiedziałem do niego jebany Ulany Zwierz. Być może tak powiedziałem, swoją skruchę na ten temat wyraziłem i sytuacja jest zażegnana, więc piękną ironią losu jest to, jak w TB, od momentu, gdy zniszczycie sobie staminę sami nawzajem, łapiecie się potem za rączkę i idziecie wspólnie na expa. Jasny gwint, telenowela, dzień 7, here we go again. Zrobiliśmy dla szefa dostęp na katedrę, chłop ma dobry M-level i chłop ma dobre statystyki, więc dzisiaj był jednoznacznym, można powiedzieć, takim naszą iskierką w tunelu, która wykręciła bardzo duży damage. No tutaj dzisiaj już kierowcy na pajotrku nie było, pajotrek był sam jakby sobie oczywiście kierowcą na swojej postaci, mieliśmy właśnie Ulanego Zwierza, no i ja również w trójkę bez RPK. Dalej RPK nie możemy znaleźć, niby najpopularniejsza profesja w tej gierce, a my wchodzimy w trójeczkę na minus 6, kierując się na minus 8. Pierwsze co to oczywiście trap na gazerach, idąc dalej nie było wcale lepiej. Pierdole, ale srakens. Do schodów? O kurwa, bracie, ja tu druidem jestem magiczną. Ja... Spójrzcie na to. Kurwa, bracie, spójrz kurwa na to. Czy to może się udać? Czy warto 3 minuty staminy sobie zaoszczędzić, żeby potem ją wykorzystać, żeby nadrobić deskę? Zastanówmy się. Pierdole. Kurwa! 130 tibia coinów za blesy oczywiście pyknięte, do tego jakieś runki, oczywiście kek. No i co? Wracamy na miejsce zbrodni. Przecież jak się człowiek raz wypierdolił, no to piorun nigdy nie uderza drugi raz w to samo miejsce. Jest zanulowana ostro i druga deska będzie. O kurwa. Nie odejdę. Na razie stoi, chciałem ci pomóc. Czekaj, no kurwa, naj chuj. W pewnym momencie ludzie się już mnie pytali, czy ja zaczynam expić w drugą stronę, czyli do tyłu. Stwierdziłem, what the kurde bydlaku, ja ci zaraz pokażę, jak to robi prawdziwy druid. I obkupiony jeszcze we młole dla MS-a i w krzaki dla siebie i we wszystkie runy świata, jakie są tylko możliwe, poszliśmy do 3 razy sztuka, żeby ukąsić tą katedrę na minus 8. O kurwa mać! Przepraszam! Wiele osób się mnie pytało, czy to jest zemsta za tego trapa. Ale o jakiej zemście mówić, szefie? To wszystko jest przypadek. Nie wiem, jakim cudem to się stało. No ale jedna deska night. Come on, za dużo tych desek. Myślę, że spokojnie po tym dniu moglibyśmy otworzyć kastoramę na tibijskich szlakach. Desek mamy zapasów na cały rok. Ale zapomnijmy o tym, ponieważ po tych wszystkich ceregielach udało się dobić i wejść na katedrę. Moi drodzy, odpalone preje, odpalony boost, odpalone dobre chęci do nadrobienia deski. No i wjeżdżamy na 121 poziom i elegancko wjeżdżamy na refil. Potem zakurzamy 22. Kurwa. A co, mogę ci wysłać? Tylko mi 25 wyślij, to skoro spalę. Dobra, no już. O chuj, patrz. Ja pierdolę, po mnie. O kurwa, byłem aj kurwa chuj. No nie miałem jak, stary. Potem 123, 124 i elegancko
125. Gdzieś tam w międzyczasie drugi MS się do nas dołączył, żeby robić większy damage. No i to był mega game changer. Widać, w tej ekipie jest bardzo dużo chęci, bardzo dużo siana, bo mamy przepierdolone około 5 KTC. Nie wiem, czy to widać na overlayu, ale 5 KTC po tygodniu przekichane. Ale brakuje kogoś, kto mógłby jeszcze robić damage, you know? Może jakiś airpack, bonus do party, wiadomo o co chodzi. No z tym MS-em na dwóch MS-ów ja mogłem tylko siochać. Stary, to była bajka. Ja się wciąż uczę i powiem wam szczerze, że już na takim poziomie jak katedra, stary, jest to dla mnie mega ciężkie do udźwignięcia, choć bardzo dużo osób mówiło mi, że tak będzie. No i faktycznie mieli rację. Jak widzicie, mimo wszystko level idzie do góry, choć ja zastanawiam się, czy są jakieś lifehacki, jakie moglibyście podać, jeżeli graliście druidem. Mówię o lifehackach, a nie o poradach, bo to są dwie różne rzeczy, które mogłyby mi pomóc utrzymywać manę. No mam 2 razy imbuing pierwszego poziomu, plus nie mam life leecha, więc bez utamy ciężko mi się stoi. No tak kurde, myślę, być może life leech w armorze byłby to dobry pomysł, ale powiem wam szczerze, że jeszcze jak nie mam 130 poziomu, to na takie jedno kółko to jest jeden refil, jeden kek schodzi na jedno, no może na dwa kółka schodzi jeden kek, ale człowieku, ja nie mogę many trzymać, stary, bo jak ja rzucam tą szałerkę, albo jak strzelam wave'a, no nie wiem, kurwa, albo jak siocha rzucam, może mi kurwa F2 już nie wchodzi w tego hotkeya, że ja tego nie puszczam, ale staram się ciągle klikać, więc przysięgam ci, stary, w przedramieniu tutaj delikatny zakwas byćku jest. Moi drodzy, można powiedzieć, że najgorsze za nami, czyli potrójna deska na dzisiejszym respie oraz 130 wbity, więc nowe potiony wjeżdżają. Ale, żeby było jeszcze lepiej, jutro mają być już domki na Zefirze i potiony będą ultra tanie. Dzięki kaskom oczywiście będziemy kupować potionki z cudzych domów. Przez te kaski, beczki będziemy napełniać potiony, przez co nasze refile będą bardzo tanie, przez co wydane te ceki na pewno zmniejszą się proporcjonalnie do zarobionych. Tutaj możemy już powoli uczknąć jakiś nawet profit na respie, naprawdę profit, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oczywiście w niedzielę zapraszam na POI oraz Inku. POI o godzinie 16, Inku o godzinie 18 na serwerze Zefira. A oprócz tego, po tygodniu 130 poziom, nie wiem, czy to nie jest nasz najgorszy wynik od momentu, gdy zaczynaliśmy nowe serwery. Czy ktoś z was jeszcze gra na serwerze Zefira? Z tego, co widziałem, liczba graczy nie powala, ale być może jest ktoś z was, kto na tym serwerze ciula. Oczywiście, moi drodzy, wszystkie takie sytuacje, jakie widzicie, zobaczycie u mnie na streamie na Twitchu. Wiecie, gdzie mnie szukać i wiecie, kiedy jestem, więc tyle po mnie. Życzę wam spokojnego dzionka i sympatyczne deskowe papa.